Dzień dobry, ludziska. Zaczynamy kolejny dzień, już piątek. Lecimy z koksem. Trzeba zawieść to, co zawsze. Poranna rutyna. No już nie taka poranna. 10:25. Dobry kawałek czasu temu zaczęliśmy. Zrobiliśmy kilka rzeczy, no i teraz... Teraz robię to, co każdego dnia tak naprawdę. Kurniki już opróżnione. Stoją puste i czekają na firmę myjącą, która przyjeżdża jutro. Firma myje cały weekend. Nie wiem, jak chłopaki pracują, czy oni pracują po prostu... Wydaje mi się, że oni pracują 7 dni w tygodniu, ale nie jestem pewien. Słoneczko ładnie wychodzi. Ale co mamy? Dopiero 8 stopni, 10:30. Muszę zawieźć dzisiaj 4 takie łyżki. Tak więc sobie policzcie. 4 i za każdym razem jeden taki kurs to jest jakieś 20-25 minut. Tak więc trochę się najeżdżę, nie ma co. Strasznie niewyspany jestem, ale to nie przez alarmy. Ostatnie 3 noce. Mała nas budzi dziś około godziny 3 na mleko. No i ja już po tym nie zasypiam, nie wiem czemu. A w dzień się czuję, jakbym normalnie orał pole. Tak więc jakbym dzisiaj gadał od rzeczy, no to macie powód. No już tak mało zostało. Ale jeszcze by trochę pociągło. Widły są, więc ktoś nagarniał widłami. Dobra. Można wrzucać spokojnie. Zawsze sprawdzamy, czy czegoś tam nie ma. Większego. Jakaś patyka. Myślę nawet, że 4 łyżek nie przywiozę, tylko jeszcze 2. Ale nie jestem pewien, tak mi się wydaje. Też ciężko jest już tam ostatnio zawsze wrzucić i nie chcę tego dachu rozwalić. Za nisko go zrobili, to tak zdecydowanie za nisko. Nie wiem, kto czymś się kierował, jak robił ten dach, ale... Powinien być jakiś syp na to, czy coś. W ogóle to jeszcze jedną łyżkę będzie ciężko wrzucić. To już jest ciężko wrzucić. Ale jeszcze jedno na pewno wrzucimy. Ogólnie jest tak, że jak wrzucę 4, będą starczyć do poniedziałku. Przez cały weekend, więc... Zawsze tak się staram, ale tutaj było troszeczkę tak więcej. Więc myślę, że jeszcze jedna, dwie to taki już, dwie to już maksymalnie. Dobra, zawijamy, widzimy się za chwilę. A tutaj przyjechał mój Starlink. Będziemy mieli internet dobry. Chyba. A my czyścimy nagrzewnicę w tej chwili. I zaraz koniec dnia. Dobra, to co? Bierzemy się za otwieranie. Jedną ręką. A nie, mam tu stojak. To zaraz weźmiemy stojak i nagram stojakiem, jak to wygląda. Tak zrobimy. Bierzemy się z Wiktorem do otwierania, nie? No. Idziemy, zobaczymy, co tam jest w tym pudełku. Czekaj, czekaj, czekaj. Żebyśmy, żebyśmy dobrze otworzyli. Dobra, otwórz. Czekaj, bo już chyba otworzyliśmy ze złej strony, nie? A może i z dobrej? Ale zapakowane. To jest śmietana. No, wyciągnij to. Wyciągnij teraz to. Powoli, no. Ale wielka ta antena, ja pierdzielę. Czekaj, poczekaj. Tutaj już może zróbmy to razem. Żeby nic nie... Ole, metalowe, wielkie ten. Tak wygląda noga. Jest z metalu. Taka naprawdę solidna, czyli z metalu. Myślę, że z aluminium. Jest... Mhm. Taka naprawdę fest. Tutaj mamy... Ojej, tu mam, weź tutaj, odłóż tam, do tego połóż. Tata jeszcze to sam wyciągnie. Tu mamy antenę. Tak wygląda antena. No i ta antena będzie jakoś wchodziła w tą nóżkę. Gdzieś widziałem już na filmie. Ale to zrobimy zaraz. Jakoś, no, tutaj się rozłącza w taki sposób. Później się wkłada chyba nogę. Już nie pamiętam, jak to się robiło, bo widziałem to na filmach. Tak, wkłada się
nogę w taki sposób i teraz taki bardzo sprytny kabel, że wkłada się go w tą dziurę chyba, a może nie? Gdzieś widziałem, że tak się robi, ale może źle widziałem. Dobra, odłożymy go na razie, zaraz to obczaję, ale antena wielka, no weź sobie, zobacz jaka ciężka. Tu mamy taką wielką kartkę, taką instrukcję jak to ma działać. Aha, no tutaj mamy teraz kabel. Jeszcze kabel. Bardzo długi, nie wiem ile metrów ma kabel, ale jest go taki całkiem spory zwój. Jeszcze tam mamy kabel i tutaj mamy kolejną najważniejszą rzecz. Czekajcie, tutaj mamy wlepkę Starlinka. A tego? O, tutaj mamy router, który będzie ładnie ozdabiał nam ten meble, nawet taki ładny, bo ma takie jakby... To tutaj postawimy. To jest z takiego jakby szkła, może plastiku, ale nie wiem czy widać takie... Wygląda całkiem spoko. Może, nie, no, może być plastik, ale ładnie wygląda, nie? Tak jest zrobione całkiem spoko. Tutaj kabel zasilający, tutaj kabel od internetu. Mam jeszcze kabel. No, daj nam ten kabelek. Zaraz to wszystko będziemy podłączać. A to jest mała. Aplikacja Starlinka już ściągnięta w telefonie. Sprawa jest taka, że w tej chwili internet nasz ma prędkość około 6 MB. A podobno ma być szybszy z tym. Dobra, tak wygląda w ogóle wpięcie. Jeszcze wam pokażę szybko. Tutaj z takimi uszczelkami. Na takie 3 bolce. Papugi piszczą, ale dobra. I tutaj tak się wpina, a tutaj jest już pod internet. To jest, no zaraz, na razie nie rozruszaj ich tych, wiesz. I tak to wygląda. Kabel zasilający. I zaraz muszę podłączyć tą antenę. No, Wiktor naklejkę wszędzie znajdzie. Właśnie, bo to się ma samo przychylać później, nie? I tak dalej. Kawał maszyny. Trzeba przyznać. Jeszcze raz zobaczę, jak się tutaj ten kabel wpina. Tutaj chyba nie ma znaczenia, w którą stronę leci. Czekaj, Wiktorek. Nie, muszę tą chyba nogę ściągnąć. Nie wiem, jak ja to myślałem, że to idzie. Coś źle myślałem. Dobra, na razie zatrzymam. Dobra, i co, lecimy dalej. Tu mamy nasz router. Teraz do routera trzeba podłączyć ten kabel. Wiktorek, możesz odejść? Nie pomagasz. Podłączamy kabel. No i teoretycznie mamy wszystko podłączone. Trzeba byłoby go gdzieś postawić sobie na mebelkach, ale to zaraz robimy. Jak się posuniemy troszeczkę dalej z tym. Kabel w ogóle jest długi. Dobra, Starlink się ustawił w taki sposób. Jeszcze nam wyskakuje, że troszeczkę mamy jakieś przeszkody. Nie wiem z jakiego powodu, ale jutro będzie wyląduje antena na kabinie. Albo na domku. Jeszcze zobaczymy, gdzie ją przymocujemy. No i powinno być lepiej. Tutaj jest router. Ojej. Zwariowała, bo z ciemnego do jasnego i kamera zwariowała. Tak wygląda router. Speed test zrobiliśmy pierwszy 66 MB. Wcześniej było 6. Tak więc jest różnica. Dzień dobry ludziska. Dzisiaj mamy kolejny dzień. Już wczoraj nie chciałem nagrywać i wychodzić z tą kamerą na zewnątrz, bo i tak było za ciemno. Czyli taki trochę dzionek nie za bardzo. Starlink założony, znaczy założony to dużo, dużo powiedziane. Tak wygląda mniej więcej. O, nawet słychać. Tylko możecie nie usłyszeć. Słychać jak się ustawia, bo on teoretycznie pracuje względem tych satelit jakoś. No i czasami widać, że faktycznie zmienia tą pozycję. Ma podobno funkcję też odmrażania, czyli jakby śnieg na to spadł, co tutaj raczej nam nie grozi, to powinien ten śnieg roztopić, żeby nie było żadnych zakłóceń. Tak więc spoko. Kabel bardzo, bardzo długi. Nie wiem, czy wy widzicie. Tam się ciągnie kawał kabla. Tak naprawdę to mi spokojnie... Mam go zamiar w ogóle założyć na tej kabinie. To nawet gdzieś na końcu, żeby już nic całkowicie nie przeszkadzało. No i zobaczymy, jak to będzie działało. Gdzieś tam wam dodam, jak wygląda troszeczkę tak z grubsza aplikacja Starlinka. Bardzo ciekawa rzecz. Pokazuję wam, gdzie jakby jest ten sygnał na niebie. Tam pokazuje też jakieś dwie kropki na czerwono, czyli jakieś tam zakłócenia. No i w ciągu ostatnich godzin jakby było, i to jest całkowicie takie normalne dla Starlinka, było jedno obcięcie internetu na 4 sekundy. Tak więc nie można powiedzieć, że źle, nie?
na 4 sekundy stracił internet. No i faktycznie oglądałem gdzieś tam filmiki na YouTube, to ludzie mówili o tym, że potrafi się zaciąć na chwilkę. Gdzieś tam po prostu go wywalić go po prostu na chwilkę. Mówię o 2-3 razach w ciągu doby, właśnie takich 3-4 sekundowych. Tak więc no nie tak źle. Cena bardzo wysoka, bo miesięczna opłata za internet to 75 funtów. Policzcie sobie to razy 5 mniej więcej. Sama antena z tym routerem, z tym wszystkim, co widzieliście, co otworzyłem z pudełka, to koszt 225 funtów. To też sobie policzcie razy 5. Tak więc mielibyście za tą cenę tych 70 funtów, naprawdę 75 funtów, bardzo dobry internet, jakiś światłodowodowy za połowę tej ceny, a nawet i mniej. I dużo lepszy internet niż ten. Dzisiaj mi wyleciał wynik 230 MB. Przypomnijmy, że wcześniej to było 6. Tak więc my się strasznie męczyliśmy z tym internetem, dlatego te live'y i to wszystko na moim kanale było w opłakanym stanie. Nie mogłem nic tak naprawdę robić. Tutaj powinno być o wiele lepiej. Znajomy mówił, że u niego to bardzo dobrze śmigało. Do takich live'ów na YouTubie to w zupełności starczy. Tak więc tak naprawdę to jest nawet więcej internetu pewnie niż potrzebuję. Zobaczymy, jak szybko będą się ładowały filmy na YouTube. Ja za chwilę będę ładował ten, złożę go i będzie ładowany już na YouTube. Wracając do tych kosztów, 75 funtów abonament, to jest najniższy jaki jest, bo tam są jeszcze inne opcje. Są naprawdę takie drogie i no to jest najtańsza. Nie brałem droższej, bo mi niepotrzebna, to jest jakby taka zwykła dla normalnego człowieka, są jeszcze jakieś dla firm i tak dalej. Oczywiście taki nie brałem, bo po co? I później jest koszt tej anteny z tym routerem, 225 funtów. Ja się zdecydowałem, założę sobie kaptur, ja się zdecydowałem na kupno tego z tego powodu, bo wcześniej byłem w takiej rozkminie, brać, nie brać. I jeden z moich szefów okazało się, że ma Starlinka i mówi, że ma bardzo dobrą prędkość. On mówił coś o 100 megabajtach. Chyba to dobrze mówię, bo ja też nie jestem jakimś tam, wiecie, specjalistą od takich rzeczy. Ale zobaczyłem właśnie, że on to ma. I później mi jeszcze wyskoczyła promocja, bo wcześniej antena z routerem kosztowała 450 funtów, czyli kawał kasy. I były trzy opcje. 450 funtów za nową antenę, 200 funtów za taką używaną, też od nich, z firmy normalnie, od Starlinka. Tylko że ci wysyłają jakąś, kto ktoś może używał i odesłał, albo coś takiego. No i następna to jest taki rental, czyli 10 funtów miesięcznie, że do rachunku wam po prostu doliczają. No to jeszcze gdyby nie, to ja miałem po prostu na początku zamiar wziąć tą za 200 używaną, bo to za 450 no to trochę przegięcie, a za 200 to też, no ale troszeczkę mniejsze przegięcie, ale wyskoczyła promocja, że nowa już jest za 225, a używana za 150, tak więc długo nie myślałem, kupiłem po prostu i po 3-4 dniach w sumie, chyba po 3 dniach w sumie, od kupna przyszło. Samo rozstawienie tego Starlinka zajęło mi tak naprawdę 15 minut, to jest łącznie z wypakowaniem z tego, z pudełka, bo ja po tym jak wypakowałem to podłączyłem wszystko, wyciągnąłem na telefonie w aplikację, wbiłem po prostu, od razu mi Starlink wyskoczył, nacisnąłem na to i zaraz ustaw hasło na Wi-Fi i tak dalej, no i to wszystko zaczęło śmigać tak naprawdę, więc kurde, no jestem naprawdę ucieszony jak to działa, naprawdę jest to spoko opcja. Tutaj zrobimy sobie do miniaturki może takie ujęcie, żebyśmy mogli sobie później coś tam z tego wyciąć i dodać jakoś to do miniaturki. Tak więc tak, to będzie leciało tutaj na dach. Na razie niech sobie stoi na ziemi. Tutaj ma na śruby jakieś otwory. Tak więc ja myślę jakoś to przyśrubić sprytnie. Zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że będzie działał. Myślę, że na dachu powinien działać nawet lepiej. Z tej strony mamy drzewa, one w ogóle nie przeszkadzają. Jak nie wiem, jak tam wam dodam tego, to jak ten Starlink łapie ten sygnał, z którego miejsca, to będziecie widzieli, że to się tak jakby dzieje głównie z tej strony. I on jest tylko w tą stronę na tą chwilę ustawiony. Jeszcze nie widziałem go, żeby był w inną stronę ustawiony, z tym, że zmienia po prostu delikatnie kąt. Tak więc tak to wygląda na tą chwilę. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będziemy zadowoleni. Dzięki temu, że będziemy mieli lepszy internet, też oczywiście wszystkie projekty na YouTubie będą realizowane troszeczkę sprawniej, no bo jak będę w stanie filmy ładować szybciej, robić live'ów więcej, to będzie o wiele, wiele lepsza sprawa. Sprawdziłem i okazało się, że przy ulach też mamy bardzo dobre Wi-Fi.
trzy kreski na cztery, tak więc będą pewnie też live'y z przeglądów uli. Myślę, że to kogoś zaciekawi. Tych, którzy subskrybują mój kanał właśnie ze względu na te pszczoły. Poprzedni router sięgał tak naprawdę gdzieś dotąd, do tego miejsca. A to patrzcie, ile jeszcze mam do uli, więc nie było szans streamować. A teraz to będzie pewnie usprawnione. No, zobaczymy. Wiążę z tym wysokie nadzieje. Mimo wysokich rachunków, pewnie to będzie mój pierwszy wysoki rachunek w Anglii. To myślę, że warto. Bez dwóch zdań, już po kilku godzinach naprawdę jestem tak ucieszony, że wszystko śmiga. Teraz tylko, żeby się nie zepsuło, żeby się nie zacinało. No i cieszyć się z tego. Dobra, ja będę kończył. Co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!